Na relacje zapraszają komfortowe apartamenty pod Jaworzem w Ptaszkowej. Wypocznij w zgodzie z naturą. Od początku października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Niżnej prowadzone są działania w ramach konkursu Odblaskowa Szkoła, którego celem jest propagowanie bezpiecznego poruszania się po drodze. Dla przedszkolaków oraz uczniów wszystkich klas przygotowano konkursy plastyczny, wiedzy o ruchu drogowym, tworzenia rymowanek oraz pisania piosenek. We wtorek 26 października odbył się 11 finał konkursu Odblaskowa Szkoła. W szkolnym happeningu uczestniczył młodszy aspirant Artur Goliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Nowym Sączu. Uczniowie podczas finału akcji zaprezentowali autorską piosenkę, krótki program artystyczny, hasła promujące bezpieczeństwo, a następnie przeszli wyznaczoną trasą wyposażeni w kamizelki oraz elementy odblaskowe. Funkcjonariusz policji wspólnie z drużyną małych policjantów przeprowadził ponadto działania profilaktyczne polegające na rozdawaniu odblasków oraz przekazywaniu informacji o konieczności ich noszenia. Pamiętajmy, odblaski zwiększają widoczność pieszego na drodze nie tylko w całkowitej ciemności, ale też w półmroku. Pochmurny dzień, mglisty poranek i zapadający szybko wieczór to wystarczające powody, by wyposażyć się w odpowiednie elementy odblaskowe. Dzięki sponsorom zakupiono kamizelki oraz elementy odblaskowe nie tylko dla społeczności szkolnej, ale także dla seniorów, z którymi spotkały się dzieci.